ale nie tak wielkie, bo to jest 1/3 lasów państwowych, stanowi sadzone w rządek świerki. Część z tych upraw to jest absolutnie sztuczny twór. I awantura dotyczy tego właśnie sztucznego tworu i o to sobie wszyscy łby urywają. Ja mam ten luksus, że mieszkam bezpośrednio w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej i po mojej stronie 2/3 lasu to już jest przepiękny starodrzek znaturalizowany, obojętny czy on był cięty 200 lat temu czy 300, to nie ma znaczenia, ponieważ on się już przepięknie odtworzył i tam od kiedy mieszkam, czyli od 2003 roku, człowiek z piłą nie ma wstępu. To są ogromne tereny. Człowiek z piłą miał wstęp wyłącznie na uprawy, czyli sadzony w rządek lasek świerkowy, lasek sosnowy. A 4 lata temu wszedł już całkowity zakaz wyprowadzania świerków kornikowych ze starodrzewi. I w związku z tym, bo to jeszcze próbowali, ale przy drogach, bo tam nie byli w stanie wejść do środka, bo zbyt wiele pomnikowych drzew dookoła. Żaden żulowiec się nie zgadzał na to, żeby z jedną maszyną wchodzić w piękny starodrzew, który jest całkowicie chroniony. Także i jak on to ma zrobić, żeby wyciągnąć kornikowe drzewo, które nie niszczą przy okazji wszystkiego dookoła. No było to niemożliwe, a oni mieli nakaz usuwania tych kretyńskich świerków, a dostawali, musieli mieć zgodę od konserwatora, czy to nie ma samowolka leśnika, że on tam... On ma usunąć świerk kornikowy. Kornik niestety, jak ma do wyboru chude drzewko, niestety, a grube, piękne, to wybiera to piękne, potężne, stare, bo ma przestrzeń pod korą. I to jest w ogóle raj. I zanim przychodziło, czyli dotyczyło, to szło pismo o zgodę na wycięcie świerka do konserwatora. Bo bez tej zgody leśnik nie miał prawa wejść na teren naturalny, lasów naturalnych. Zgoda przychodziła po 2 miesiącach, kiedy w tym świerku już nie było w ogóle kornika i już nigdy do niego nie wracał, że już było załatwione. Także to jest absurd na absurdzie, fatalna gospodarka, fatalne zarządzanie, zero komunikacji i cała awantura w tej chwili jest... O tyle to jest to, co Hitler kiedyś powiedział, że chcesz zrobić sukces, to weź sobie dobre kłamstwo i opakuj w prawdę. I to dotyczy wszystkich stron. I ja po prostu nie jestem w stanie przyłączyć się do żadnej z tych stron, ponieważ każda z tych stron w jakimś tam dużym stopniu ma rację. Ale tylko ze swojego punktu widzenia, słuchajcie. Także generalnie chcę powiedzieć, bo jeszcze raz powtarzam, puszcza ta, którą uważamy za las naturalny. Jest chroniona bezwzględnie już od 4 lat. Teraz wydziwactwa robi właśnie profesor, prawda, nasz rządzący minister, ponieważ postanowił zrobić porządek z rezerwatem przyszozowym puszczy tym hajnowskim. Ale to też jest znowu historia podwójna, dlatego że ludzie jadą i to miłujący przyrodę i tak dalej i rzucają się na leśników, że wycięto tyle świerków i proszę bardzo, czy to jest cmentarzysko. Ale to zrobili leśnicy na żądanie drogówki, znaczy zarządu dróg i tak dalej. Bo to jest nakaz, słuchajcie, że jeżeli przy drodze asfaltowej rosną drzewa suche, to gospodarz ma obowiązek je wyciąć. Ale ponieważ jest to rezerwat, nie wolno mu ich zabrać. I to jest wszystko, słuchajcie, to po prostu. I te świerki tam leżą. I ja na przykład wolałabym, żeby w Schwarzwaldzie zrobiono akcję i po prostu zadali sobie trud, brali żulowców i łamali świerki, bo Schwarzwald przeżył totalną katastrofę kornika. Mają teraz gradację, mają właśnie tak zwany ten... To się tam jakoś tam nazywa teraz te miejsca takie, że właśnie patrzą, jak się to tam odnawia. Ale oni sobie zadali trud, że przy trasach, gdzie ludzie przechodzą, to brali maszyny, słuchajcie, hardestery, czy jak to tam się nazywa, i łamali te świerki, żeby było, że one się tak naturalnie złamały, a nie na hama piłą ścięte i zostawione gdzieś tam z boku. No można było, no już naprawdę ja to nam nie wymagam od hajnówki czy tam od lasów białowieskich aż takich, bo oni są wszyscy... No tak jak mówię, jest bardzo dużo grup interesów i moim zdaniem bardzo zależy komuś, żeby się wszyscy po prostu za łeb brali i im dłużej tak będzie, tym niektórym będzie wygodniej. Po prostu. Generalnie puszcza jest chroniona. Puszcza jako las naturalny, odtworzony, jest chroniony. Proszę Państwa.